No nie, Paweł, tam tylko osobówki wjeżdżają. Tak? To jest bursztyn? Ale w Wesołejrze tego nie było. Bo dzisiaj obchodzą 15-lecie. Cały piec jest opalany drewnem. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii, przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody, subskrybuj nasz kanał. I tak sobie jedziemy na plażę, ale jedno miasto przykuło naszą uwagę, nazywa się Tiznit. No i próbujemy do niego wjechać. No nie, tam nie wjadę. Miasto otoczone jest ogólnie murem. Tak. I chyba trzeba wjechać gdzieś tu w bok na parking. No nie wiem, czy tu bym wyjechał. No nie, Paweł, tam tylko osobówki wjeżdżają. Tak? Jest wysoko, powiem. No przecież tam nie zaparkujesz. Zobacz, że tam masz tylko takie uliczki wąskie. To jest stare miasto. No ale dobra, no jest tutaj inna droga. Dobra, to nie ryzykujemy, bo ta brama trochę mała. Może by się i ciapek nie zmieścił. To jest fakt. No to jedziemy wzdłuż muru w takim razie do następnej bramy. Paweł się uparł jednak, że wjedziemy przez jedną z tych bram. No i jedziemy. To jest trochę szersza, więc powinniśmy się zmieścić. No i jesteśmy. Za murami Tiznit. Tam jest jakieś... to jest fajne. No. No i wylądowaliśmy przy meczecie. Może tutaj gdzieś zaparkujemy, aczkolwiek wątpię. 4 years ago, with COVID, everything is closed. No work. Now it's okay. Now it's better. For everybody. Yeah. Oh, that's good. You live here or in city evening? We're going to Legzira. Yeah. Legzira, nice place. Yeah. Yeah. We just stop here to eat something and we will go. Many Poland play music in Legzira before. Oh, really? They make in guitar? Yeah. They make publicity for Legzira. All right. Yeah, many years ago, many Polish people come to. 20 years ago. 22 years. 22 years ago. Yeah. Thank you. Have a nice day, yeah. Oto i nasza miejscóweczka w miejscowości Tiznit. Wydaje nam się bardzo interesujące to miasto. Lubię takie spontaniczne właśnie zwiedzanie. Już troszeczkę zgłębiliśmy pewne informacje na temat tego miasta, ale o tym wszystkim wam zaraz opowiemy. Wczoraj w ogóle była nasza rocznica ślubu. Zgadnijcie, ile lat już jesteśmy po ślubie. Zabieram Monikę na kolację. Jeszcze o tym nie wie, ale muszę coś znaleźć specjalnego. Zobaczymy, czy mi się uda. Nie myślcie sobie, że jest tak zimno, że jestem w kurtce, ale jestem trochę przeziębiony i czasami zawiewa taki chłodny wiatr i nie chcę się dorobić tak jak Monika. Na razie walczę normalnymi lekami i jest z każdym dniem coraz lepiej, także wydaje mi się, że do lekarza nie będę musiał iść. No jak już tylko tutaj wjechaliśmy do Tiznit, to jeden pan nam powiedział, że słynie ono z wyrobu biżuterii. Jest tutaj mnóstwo rzemieślników i miasto jest nazywane stolicą srebra. Idziemy teraz właśnie do miejsca, gdzie znajduje się mnóstwo sklepików z biżuterią. Biżuteria jest jednym z elementów kultury rdzennych mieszkańców Maroka i tutaj właśnie widać te elementy biżuterii, które noszą Berberowie. Oni uważają, że srebro odstrasza złe duchy, no i też lokują pieniądze w srebrze, no bo nie ufają bankom po prostu. A tu właśnie widać te diademy i naszyjniki, takie typowo właśnie berberyjskie. Z bursztyn? Co? Wow! Ogromne są. No, oczka się świecą, nie tylko jest tu srebro, jest też złoto, bursztyny, różnego rodzaju kamienie szlachetne, no po prostu jak w jakimś skarbcu Alibaby. No i w końcu znalazłam miejsce, gdzie jest mnóstwo kobiet, bo tak to jest ich całkiem mało na ulicy. No ale są bardzo szczelnie pozakrywane, tak jak czytałam o tym, więc ja też się ubrałam troszeczkę tak, żeby się nie wyróżniać, że tak powiem. No i jesteśmy w restauracji, o której wam mówiłam. Zaprosiłem Monikę na wykwintny obiad. Tak, spotkaliśmy znowu kolejnego pana i pytaliśmy się o coś do jedzenia, więc powiedział, że tutaj są magnifique restauracje, ale bardzo drogie, pod turystów. A my powiedzieliśmy, że chcemy zjeść coś taniego i lokalnego, więc polecił nam to miejsce i mamy tutaj, co? Zupę. Zupę. Harire z przystaweczką, czyli jajko na twardo, daktyle i jakieś ciastko na słodko. To podają tutaj do zupy. Tak, także dzisiaj romantyczna, skromna kolacja, ale wydaje mi się, że nie jedzenie i restauracja robi robotę, tylko miejsce akurat, w którym jesteśmy. Atmosfera. Atmosferka w Tiznit na razie jest super. No i oczywiście czekamy na wasze komentarze, która to rocznica ślubu. Zgadujcie. No już mamy jajko, zagryzamy i zupa. Ale wesołej, że tego nie było. Wesołej, że była sama zupa. Pierwszy raz dostaliśmy właśnie z jajkiem. Lepsze z jajkiem? Lepsze. Lepsze. Ona nie jest tak kwaśna jak zupa szczawiowa. Bardziej jest taka trochę kolendrowa. Ma tu jakąś kukurydzę, soczewicę, jakiś makaron. Taki miks. Miks dnia. Próbujemy deser. O mój god. O, ile miodku. Ile miodu. To, co lubię najbardziej. Tak, on jest taki cały upaciany w miodzie. No my już po romantycznej kolacji właśnie byliśmy w tej restauracji za nami. No i muszę wam powiedzieć, że to była najdroższa kolacja, jaką kiedykolwiek ufundowałem mojej ukochanej na rocznicę ślubu. Tak, kosztowała całe 9 zł, ale była przepyszna. No i tania, chcieliśmy tanio, to było tanio. 24 dirhamy, no nic. Wesołej, że płaciliśmy za jedną zupę 40. A tu za dwie 24. Idziemy teraz zobaczyć, co się dzieje na mieście. Hi. Hi. Właśnie chcieliśmy wam powiedzieć, że nikt nas tutaj nie zaczepia, ale w sumie nam się dźwięk nie nagrał. I dopadli nas tutaj lokalni chłopacy. Tak, no w szoku byliśmy po prostu. Wszyscy chcieli, tak, nasz kanał na YouTubie, także za chwilę będzie na pewno 10 000 subskrypcji. No raczej, no tam nas dopadło tyle chłopaków, że musieliśmy sytuację rozładować w ten sposób, że rozdaliśmy wszystkie naklejki z plecaka, które mamy. Tak, także trochę przybędzie. To było na wesoło, a tak naprawdę sprzedawcy tutaj są spokojni, nie nagabują. Nic się po prostu tutaj nie dzieje. Można wszystko tak spokojnie obejrzeć, no. Mhm. Szok i niedowierzanie. No, pierwszy raz jesteśmy w takim mieście. Uważaj, na rowerzystę. No, a korzystając z tej bardzo przyjaznej atmosfery w tym miasteczku, jak widzicie, nie krępuję się w ogóle z kamerą. Wszyscy są bardzo przyjaźni, także idziemy zobaczyć jedno źródełko. Oczywiście, jeżeli tam będzie, bo znając nasze szczęście do wody, to może być sucho. Dokładnie, nie, no mam nadzieję, że tam będzie. A na miejscu wam powiemy, o co chodzi. No i doszliśmy do źródełka, jest woda, jest to źródło La Source Blue i według legendy z tego miejsca powstało Tiznit. Przy tym źródełku dookoła zaczęło się rozbudowywać miasto. No dzisiaj niewiele tutaj widać, bo jest już ciemno, a poza tym jest bardzo tłoczno, jest dużo młodzieży, bo dzisiaj obchodzą 15-lecie miejscowej tutaj drużyny piłkarskiej z Tiznit. Także jest wesoło. A dzisiejsze Tiznit otaczają potężne i długie na 6 km mury, które się rozciągają dookoła tutaj miasta, gdzie zostało połączone Tuzin-Kasp. Powstały one w XIX wieku na polecenie ówczesnego króla Hassana I. A za mną jest piękny meczet, który wygląda troszeczkę inaczej niż meczety, które do tej pory widzieliśmy. Ma takie pręty na górze i te pręty symbolizują to, żeby dusze mogły się wspinać do nieba. Imprezka się rozkręca. No i zaczynają się obchody 15-lecia drużyny. Nie wiem, czy pamiętacie filmik San Sebastian, kto nie widział, musi obejrzeć, ale tam dołączyliśmy do drużyny Real Sociedad z San Sebastian, a tutaj do drużyny z Tiznit. No ja się troszeczkę musiałem, wiecie, upodobnić do kibiców, bo te moje blond włosy tutaj bardzo jarzą po oczach. Tak. No idziemy tak. Już w stronę Vana chyba, bo już jesteśmy zmęczeni. Tak, no nasza romantyczna kolacja przerodziła się w jakieś tutaj w ogóle, nie wiem co to jest w ogóle szaleństwo, co tu się dzieje. Idziemy do Vana, ja muszę odpocząć, bo już mam głowę taką po prostu. No i po tym wieczorze pełnym wrażeń mieliśmy niezbyt spokojną noc. Jak wiecie, stoimy na ulicy, sporo samochodów jeździło, ale gdzieś tak od 1-12 w nocy było w miarę cicho. Od czasu do czasu jakiś motorek przyjechał, ale ogólnie się wyspałem. A ty, Monia, też spoko? Też się wyspałam. No i wczoraj tam, gdzie byliśmy przy tym źródełku, z którego powstało miasto Tiznit, strasznie nam się podobało, ale nie było widać tego koloru wody, który powinien być jakiś błękitny czy zielony. I postanowiliśmy pojechać tam dzisiaj. Także chodźcie z nami, zobaczymy, co tam się dzieje dzisiaj, teraz, właśnie w dzień. No i w dzień, jak widać, jest tutaj cichutko i spokojnie. Nie to, co wczoraj wieczorem, tak troszeczkę taki dziwny klimat, no ale też równie ładnie. Idziemy zobaczyć teraz wodę, czy jest zielona. Tutaj z tyłu za mną widzicie te mury i jest tam jedna z kasb, którą można zwiedzać tutaj w obrębie tych murów, bo jak już wam wczoraj Monika mówiła, Tiznit powstało z połączenia tuzina, takich małych kasp, czyli takich wiosek obwarowanych. No i tutaj można zwiedzić jedną z nich. No Tiznit nas totalnie zauroczyło, choć bardziej podobało nam się wieczorem, mówiąc szczerze, niż w dzień. Ale to tak jak każde miasto, wieczorem ma taki zupełnie inny urok. Jest bardziej gwarno, wesoło, a w dzień jest tak ciszej i spokojniej. No i cóż, polecamy to miejsce. Jest tylko 100 km od Agadiru, więc jeżeli ktoś przyjedzie sobie nawet na urlop, no to warto się tutaj wybrać. Jest taki typowo arabski klimat. Jest ono czyste, jest trochę stare, trochę nowoczesne, ale ta nowoczesność jest też zachowana w takim arabskim stylu. Tak, taki dokładnie. Czuć tutaj arabski klimat. No i w końcu pierwszy raz zobaczyłem te minarety z tymi wystającymi drewnianymi takimi kołkami. To, co wam wczoraj Monika opowiadała. Tak bardzo chciałem to zobaczyć, bo widziałem na filmach gdzieś o Afryce właśnie tego typu minarety. No i w końcu się doczekałem. Zobaczyłem na żywo taki. Tak, no kobiety są tutaj poubierane bardzo, bardzo mocno. Mają nawet pozakrywane twarze. Ale czujemy się tu swobodnie. Nikt nie jest... Nikt na nas krzywo nie patrzy, nie. Ludzie są bardzo sympatyczni, tak. Ceny są bardzo przyzwoite, więc no, naprawdę warto tutaj tak. Wpaść. Trafiliśmy do marokańskiej piekarni, słuchajcie. Cały piec jest opalany drewnem, wypiekają się tu chlebki w niedzielny poranek. A tutaj teraz wszystkiego jest pieczone. No i weź tutaj nie jedz chleba po prostu. No, a tutaj są świeże kosze. Tak, i ludzie przynoszą sobie właśnie zrobione chlebki, a tutaj i potem sobie na głowach je noszą. Tak, to są te berberyjskie kosze, które kobiety noszą później na głowie. No, ale super to wygląda. Super. Dobra. No i mamy gorący chlebek, a tutaj jest właśnie drewno, którym opalają w tym piecu. No pachnie po prostu... szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. Jest gorący, ale mamy taką siateczkę, w której sobie trochę przestygnie. Tak, a tam z tyłu czekają kobiety na swoje chleby, które są tutaj wypiekane w tej piekarni właśnie. Mhm. No i słuchajcie, przyjechaliśmy zjeść sobie coś. Kupiliśmy na mieście jeszcze takosy, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Zjechałem trochę w bok z ulicy i po prostu jest dziko. Mnie właśnie do takiego Maroka ciągnęło. Że takiego takosa, tutaj w środku jest takie świeżo podsmażane mięsko, zawinięte we wrapie i to wszystko przypieczone. Kosztowało to 24 dirhamy. Do tego frytki, no czyli jakieś, nie wiem, 8 zł. Bardzo dobre. Ale nie chcieliśmy już jeść tam na tej ruchliwej ulicy, więc wzięliśmy sobie i przyjechaliśmy tutaj. Także myślę, że spocik fajny na lunch. No i przyjechaliśmy do miejsca naszego przeznaczenia, ale muszę wam powiedzieć, że no, trasa z Tiznit tutaj, do tej właśnie plaży Legzira, to była jedna z najpiękniejszych tras, jakie do tej pory zrobiliśmy w Maroku. Trasa R104, przepiękna. Po drodze mnóstwo bardzo malowniczych plaż, miejsc do zaparkowania, wszelkiego rodzaju plażingu. Kto tam co lubi, opalanko, cokolwiek. Tak, no plaże były przecudowne, nawet nie zajechaliśmy już na wszystkie, tylko na kilka i wreszcie jak dojechaliśmy tutaj, to przyszło to wilgoć, humidity, jak oni to nazywają, tak. Czyli ciemno mgła się zrobiło, mgła zasłoniło słońce i je się zrobiło chłodno. To właśnie nawet nie są chmury, tylko to jest właśnie taka wilgotna mgła i powoduje ona po prostu, że jest chłodniej i powietrze jest mokre i będzie tak tutaj przez kilka dni. No a szkoda byłoby być na tym pięknym wybrzeżu i nie mieć takiej super pogody. Ma być cały czas ciepło, no tam po 19-20 stopni, więc spoko, całkiem pogoda, ale w górach jest teraz 22 i full słońce, więc zmieniamy plany, jedziemy. Dokładnie i tutaj, słuchajcie, pamiętajcie, żeby planować też trochę podróż odnośnie pogody. My z Tiznit do Tafraut mieliśmy, nie wiem, może godzinkę, a teraz mamy 3 godzinki. No, ale podjęliśmy już tą decyzję i jedziemy do Tafraut, także... Tam się będzie działo. A tutaj zostawiamy wam taką też perełkę na później, bo na pewno tutaj wrócimy. Nie jest to aż tak daleko. Chyba, że zmienią się plany. Nie. No musimy wam to miejsce pokazać. Tam już widzicie taki zalążek piękności, ta skała wchodząca w ocean, ale to już później, już tam odkręcamy kamerę. Także my ruszamy. A z wami się żegnamy. No, dzięki, że byliście z nami. No, jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę. No i jak ktoś nie subskrybuje, to zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dokładnie tak. Nam niewiele już brakuje do tych 10 000, także działamy i dzięki wam niedługo to 10 000 strzeli. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Hejka. Hej!